Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować tak naprawdę trening dla każdego. I każdemu go po pierwsze proponuję, ponieważ on pozwala nam na to, by nasz dosiad, nasze ciało, naszą równowagę w siodle poszerzać, pogłębiać, ulepszać. Więc zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku, żeby dowiedzieć się, co to będzie za zadanie. Więc zapraszam do oglądania. Ale dołem wysyłasz. Nie wychodź. Żwawiej, Przemek, za bardzo górą działa. Oczywiście chciałabym Wam pokazać moje ulubione ćwiczenie, czyli to jest trening na szeregu gimnastycznym. Powiem Wam szczerze, że mój trener pierwszy, którego miałam na poważnie, zaszczepił we mnie to, że on mi wiecznie, naprawdę na każdym treningu powtarzał, słuchajcie, jedną bardzo ważną rzecz. Ważna jest technika, ważne jest czucie, a nie jeżdżenie na wysokość. On mówi, jak się nauczysz dobrej techniki w skoku, dobrego prowadzenia, lekkiej ręki, będziesz czuła konia, jak siedzisz na nim, to Ci wszystko będzie wychodzić. I ja po prostu, słuchajcie, przez pierwsze swoje lata takich treningów na poważnie skokowych miałam właśnie głównie szeregi gimnastyczne na różnych kombinacjach. My młode konie tak jeździliśmy, młodzi jeźdźcy tak jeździli na starych koniach, czyli ja byłam wtedy młodym jeźdźcem i w taki sposób trenowałam. I teraz, po latach pracy, bardzo to doceniam, bo wiem, że to on zrobił ze mnie jeźdźca, który czuje, widzi, wie, jak się zachować w wielu sytuacjach trudnych albo w wielu sytuacjach, gdzie mamy trudne zadania skokowe. Dlatego chciałabym Wam dzisiaj właśnie pokazać kolejną propozycję szeregu gimnastycznego, treningu tak naprawdę dla każdego, bo to jest trening dla dorosłego, dla dziecka, dla jeźdźca, który się boi, dla jeźdźca, który jest odważny, dla jeźdźca, który chce naprawdę potrenować i czuje potrzebę wyżycia się takiego treningu skokowego, to szereg gimnastyczny nam to da. Więc chciałbym, żebyście zostali ze mną i obejrzeli ten filmik do końca. Dobrze, tylko przechylasz się, Hania. Zaczyna robić. Tak. Lepiej, Przemek, o wiele lepiej. No, dlatego wiesz, nie myśl o składaniu, tylko półsiad i jazda aktywna. Dobrze. Przekładaj ręki, Przemek. Odpuszczaj troszkę prawą rękę. Dobrze, Przemek. Żwawo. Domykaj. Tak. Tak, nadążaj. No i jeszcze raz. Żwawiej. O, właśnie, i domykasz. Raz. Tak. Lepiej. Moja propozycja to jest tak, drąg na wejściu, ustawiony 6,5 metra od pierwszej stacjonaty, czyli to jest tak, że drąg, wychodzi fula, skok, fula i tam jest ustawione znów 6,5 metra i są kolejne trzy przeszkody, skok, wyskok ustawione. Tam akurat ustawiłam odległości mniej więcej 3,20 i potem po tych trzech skokach, wyskokach jest znów odległość, ale tym razem o metr dłużej, 7,5 metra ustawione do następnej przeszkody, tak? Czyli tam jest ostatnia przeszkoda, krzyżak i skaczemy ten krzyżak. Bardzo ważne jest to i pamiętajcie, zaszczepiajcie to w sobie, w swoich uczniach, w sobie w ogóle, tak jak trenujecie, to, że jak jeździcie z lewego, to zawsze pilnujemy tego, żeby koń zeskoczył na prawo i jechać w drugim kierunku. I potem z drugiego kierunku, czyli z prawej nogi, najeżdżamy na wprost, zeskakujemy na lewo. Moja propozycja zawsze jest taka, że na przykład ja mówię, postaraj się już na wejściu dać koniowi znać, że chcesz jechać na przeciwną nogę. Tak? Czyli nie wyjdzie Ci za pierwszym razem, to każda następna przeszkoda, bo musisz ją doprowadzić tak, czy konia, czyli to może być on albo ona, konia doprowadzić w taki sposób, że on musi przed każdą przeszkodą dostać sygnał do tego, że ma się wybić, tak? Nie chodzi o to, żebyście cisnęli, pukali, stukali, ale to ma być utrzymana energia. My mamy być podążający i mamy wysyłać konia naprzód tak, żeby on chętnie i aktywnie przeskoczył każdą następną przeszkodę. I tak naprawdę ostatnią szansą na zmieniane nogi jest ostatnia przeszkoda, więc jak koń skoczył te trzy skoki, wyskoki, jest fula i wtedy na ostatniej fuli dać znać koniowi, słuchaj, jedziemy w tym kierunku, tak? I tak, żeby koń zeskoczył na dobrą nogę, a jeśli zeskoczy na złą nogę, to ja zawsze proponuję jest pry, półparada i zrobić zwykłą zmianę nogi lub lotną, tak żeby koń zrozumiał, a dobra, jedziemy tu.
tak, żeby pracować równo na dwie strony i żeby w sobie tworzyć. Bo pamiętajcie, że człowiek i koń ma zawsze jedną ze stron gorszą. To jest fizjologicznie po prostu, tak? I żeby się rozwijać równo swoje obie półkule, musimy jeździć równo na dwie strony, bo każdy ma gorszą stronę. I zawsze tą gorszą stronę musimy starać się ulepszać i nigdy nie pozwalać sobie jeździć, a bo tu mi lepiej wychodzi, to będę częściej jeździć na tą lepszą stronę. A to właśnie powinno być trochę na odwrót. Zaczynać zawsze od gorszej strony, na przykład jak jeździcie, to tak abstrahując, na przykład wiecie, że koń ma gorszą lewą stronę i gorzej mu wychodzi zagalopowanie, jest trochę bardziej sztywny, jakiś taki nie bardzo, to tak naprawdę powinniście zawsze zaczynać od tej gorszej strony. I zobaczycie, że szybciej będziecie uzyskiwać te dobre efekty w treningu. Dobra, jedziemy. Dobrze. Wyżej Hania postawię zaraz. Żwawiej! Tak, za dużo to, żeby ją od dołu popychać. Żwawiej! Dodaj, dodaj, dodaj! Dobrze, dobrze, tylko musisz, żeby on zasuwał, nie? Pod tobą. Nie wychodź. Dobry koń. Okej, daj jej przerwę. Jeszcze bardziej spływa, nie? I domykasz, tak! Jazda! Jazda! Jeszcze raz. Za bardzo, nie? Tylko on trochę czeka na twoją decyzję. O, lepiej, Przemek. Tylko wychodzisz, dobrze. Okej, przerwa. Daj, puknij bacikiem. Puknij bacikiem, tak. O właśnie, czujesz różnicę? Szereg gimnastyczny też jest dobry dla koni. Pomaga wypracować u konia szybkość reakcji nóg. Często konie na przykład, które przodami wiszą, to szeregi gimnastyczne ustawia się w różnych kombinacjach takich, że mobilizuje się konia, żeby koń podnosił te właśnie przednie nogi szybciej i też mobilizuje do tego, żeby zad stał się szybszy. Tak? I wtedy nie dość, że budujemy siłę, bo to jest bardzo ważne, siłę zadu, siłę brzucha, siłę całego ciała konia, to jeszcze jesteśmy w stanie poprawić szybkość reakcji u konia, tak? Szybkość reakcji zabierania nóg i tego, żeby koń baskilował całym ciałem, żeby się ciągnął i był bystry, patrzył jak najdłużej na wprost i daleko i oczekiwał końca, czyli wtedy będzie aktywnie, równo galopował na wprost i przeskoczy wszystkie przeszkody. Ale jeździec w tej sytuacji musi się zachować w taki sposób, że galopuje, patrzy zawsze na wprost. On idzie z ręką, cyk, idzie i patrzy na wprost. Nie, że gdzieś tam na boki, a on nie zeskoczy na tą nogę i się w szeregu będzie zastanawiał teraz, czy na dobrą nogę. Nie, tylko musimy galopować równo. Ostatnia przeszkoda, cyk, dajemy znać, koń zeskakuje na odpowiednią nogę. Pamiętajcie o tym, bo to są takie szczegóły, które mają duże znaczenie potem w pracy skokowej w parkurze. A szereg gimnastyczny pozwala nas sprostować. I tak samo konia. Zamykamy się w tunelu i galopujemy do końca. I pamiętajcie o tym, na wprost, ręka do przodu i galopujcie w rytmie, przeskakujcie idąc, pamiętajcie, miednicą, bo często jeźdźcy wyskakują tu do przodu, a tyłek kuper do góry. Niektórzy tak nawet uczą, ale to jest błędne. Pamiętajcie, że jak koń wybija się do przeszkody, to my miednica, biodra idą z przednim łękiem. Koń nas ciągnie, a my tu delikatnie, leciutko tylko ulegamy. Ręka idzie do przodu i lądujemy w strzemiona. Co to oznacza lądowanie w strzemiona? Czyli zawsze mamy oparcie, noga, jak koń, nogi przednie konia idą do przodu, nasze nogi lądują z nim. Tak? Czyli skakujemy na strzemię, nasze nogi idą wtedy troszeczkę do przodu. Pamiętajcie o tym. I wtedy będziecie w stanie utrzymać równowagę, wtedy będziecie w stanie naprawdę podążać z ruchem. To jest ważne. O, dobrze, super wejście. Dobrze, czułeś już, dodaj, dodaj. Tak, aktywnie, super. I raz, raz, raz. Dobrze, lepiej, tylko tu... Dobrze, i jeszcze raz. Nie wychodź. I spokojnie, wycofuj ramiona. Dobry koń, i jeszcze raz. Tak, i spokój. O właśnie, o to chodzi. Dobrze, i na tym możemy zakończyć. Czułaś różnicę? Dobrze, dobrze, tak, jeszcze raz.
Tak, dobrze, dobrze, super. Okej, przerwa. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Moja propozycja kolejnego treningu skokowego, jeśli chodzi o szeregi gimnastyczne, też Wam się podobał. Naprawdę Was zachęcam, żebyście trenowali w taki sposób, że będziecie przeplatać swoje treningi skokowe właśnie takimi zadaniami. Szeregi gimnastyczne, pracę taką właśnie na drągach, która mobilizuje jeźdźca i konia do maksymalnego skupienia i podążania razem ze sobą. Dobrze, kochani, ja na tym będę kończyć. Dziękuję Wam, że jesteście. Odwiedzajcie nasze social media, a ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam serdecznie.